Środa, 1 kwietnia, Paweł Pezdany, witam i zapraszam na aktualność. Rozpoczynamy dyżur telefoniczny, a na początek informacje dnia. Sprawdzian szóstoklasistów, czyli pierwszy ważny egzamin. Chcę zdobyć jak najwięcej punktów, żeby dostać się do dobrego gimnazjum. Uwaga na oszustów i podejrzane rachunki za prąd. Dementujemy, my nie zmieniliśmy systemu rozliczeniowego. Sezon na wiklinę. To jest standardem, że dostarczamy w ostatniej chwili ogromne ilości. Uwaga na żaby i ropuchy. Zaczynamy aktualność. Ponad 350 tysięcy uczniów klas szóstych w Polsce, w tym 25 tysięcy na Podkarpaciu, przystąpiło dziś do sprawdzianu szóstoklasisty. To pierwszy rocznik, który pisał test w nowej formule. Teoretycznie wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyszłość edukacyjną, ale może być ważny, gdy uczeń planuje dostać się do gimnazjum spoza regionu. W szkole podstawowej nr 17 w Rzeszowie egzamin, jak w całej Polsce, miał się zacząć o 9, ale już pół godziny wcześniej ruszyły związane z nim procedury, ściśle określone i przypominające te obowiązujące na maturach. Jest tu 20. Zadaniem komisji, w której jak w przypadku matur, oprócz nauczycieli byli i uczniowie, było odebrać i sprawdzić dostarczone przez kuriera zestawy. Otworzyć, udowodnić, że są nierozpakowywane, prace egzaminacyjne, no i wydać wszystkie potrzebne do tego dokumenty. Były też oczywiście kody kreskowe i zakaz używania telefonów. Waszym zadaniem przede wszystkim będzie sprawdzenie, czy praca zawiera wszystkie strony, czy nie ma stron pustych. Podobny jak na maturze był też stres, bo to pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu szóstoklasistów. Chcę zdobyć jak najwięcej punktów, żeby dostać się do dobrego gimnazjum. Powtarzałam sobie materiał, cały materiał. Stresuję się trochę. Najbardziej boję się matematyki. To jest jeden z ważniejszych egzaminów, bo zależy od tego przyszłość, bo jak się dostanę do dobrego gimnazjum, to później w liceum, już do lepszego liceum będzie się łatwiej dostać. Każdy uczeń bez względu na wynik ma zagwarantowane miejsce w gimnazjum w swoim rejonie. Jeśli chce wybrać inne, pierwszeństwo mają najlepsi. Po 80 minutach zarezerwowanych na część z języka polskiego i matematyki okazało się, że dzisiejszy egzamin w odczuciu większości był łatwiejszy od próbnego sprzed kilku tygodni. Z matematyki to były o procentach było dużo, o ułamkach. To takie, nie zaskoczyło mnie tak naprawdę nic, bo wszystko robiliśmy na lekcji, bo teraz dużo ćwiczyliśmy. Był jeden taki komiks i to była taka historyjka o dwóch malarzach i potem były zadania do tego prawda, fałsz, takie raczej z czytania i było do tego zadanie otwarte, takie na pół strony i trzeba było napisać, czemu jeden malarz uważał siebie za lepszego od drugiego. Druga część sprawdzianu to test z języka obcego. Tegoroczni szóstoklasiści są pierwszym rocznikiem, który obowiązkowo uczył się języka obcego już od pierwszej klasy. To także pierwszy rocznik nowych procedur dla uczniów dysgrafików i dyslektyków. Jest możliwość wydłużenia czasu. Pierwsza część trwa 80 minut, czyli o 40 minut i w drugiej części o 25 minut, ale dodatkowo są też możliwe wspomaganie w czytaniu, wspomaganie w pisaniu. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają w dniu zakończenia roku szkolnego. Wtedy też okaże się, jak uczniowie z Podkarpacia wypadli w porównaniu z innymi w kraju. Uwaga na oszustwa związane z dystrybucją prądu. Do firmy z regionu trafiły fałszywe pisma informujące odbiorców o nowym numerze rachunku bankowego dostawcy energii. Chodzi o rzekomą zmianę systemu rozliczeniowego. PGE Dystrybucja powiadomiła prokuraturę i ostrzega, to próba wyłudzenia opłat. Inny oddział jest niż klient terytorialny, który jest obsługiwany. Dokładnie nie wiadomo, ilu odbiorców energii z regionu dostało fałszywe pisma zaczynające się od informacji, że PGE Dystrybucja jest w trakcie zmiany systemu rozliczeniowego. Na tym, które trafiło do jednej z firm z Sanoka, są pieczątki i podpisy, ale nie ma w nim ani jednej prawdziwej informacji. Inny układ graficzny, podpisy są osób, które już albo nie pracują, albo pracują w innych oddziałach, logo jest nieprawidłowo użyte. Pismo wzywa do przekazywania opłat na nowy rachunek bankowy. Już to powinno być dla klientów ostrzeżeniem, wyjaśnia przedstawiciel PGE, bo w praktykach firmy nigdy takie informacje nie są przekazywane w ten sposób. Dementujemy, my nie zmieniliśmy systemu rozliczeniowego. Wszelkie informacje dotyczące sposobu płatności są tylko na fakturach kierowanych do naszych klientów. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z oszustwem. Na większą skalę sprawę skierowaliśmy do prokuratury.
Podobne fałszywe pisma trafiły do odbiorców z Podlasia i Lubelszczyzny. Nie tylko dystrybucja, ale i sprzedaż energii to pole do działania dla wielu małych firm, które za wszelką cenę starają się zdobyć nowych klientów, często wprowadzając ich w błąd. Jestem ostrożny. Był kiedyś gość u mnie, chciał mi zaoferować jakieś tam tańsze, ja go odesłałem go z kwitkiem i tyle. Bo chciał mi, żeby co miesiąc rozliczenia takie, bo co miesięczne. Ja wiem, gdzie mam iść i tyle. Wielu załatwiających dziś formalności w rzeszowskim zakładzie energetycznym przyznaje, że zetknęli się z takimi nieuczciwymi sprzedawcami. Czyli jakieś ubezpieczenie miało być tani, kurde, tak tego wszystko, kurczę, a teraz jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie przychodzi. Spółka PGE Obrót zaleca, by zawsze w takim przypadku jak najszybciej kontaktować się z biurem obsługi klienta. Jeżeli ktokolwiek z naszych klientów podpisał umowę z nową firmą sprzedającą energię, jednak po jakimś czasie zreflektował się, że nie jest to korzystna oferta, pamiętajmy o tym, że mamy 14 dni na odstąpienie od takiej umowy. Bądźmy czujni i ostrożni, bo nie zawsze się to udaje, alarmuje rzecznik praw konsumenta. Pani Kazimiera z Przemyśla, która niedawno poinformowała go o oszustwie, a nam opowiedziała o swojej sprawie, by przestrzec innych, musi płacić wyższe rachunki, bo pośrednik pod jej nieobecność zdobył podpis jej niesłyszącego męża. Starszy mężczyzna był przez chwilę sam w domu i był przekonany, że rozmawia z przedstawicielem zakładu energetycznego i że dopełnia zwykłej formalności. Umowa niestety jest na 3 lata i wiąże się z wyższymi rachunkami. Teraz sezon na wiklinę. Wielkanoc oczywiście napędza koniunkturę na koszyki, ale jak się okazuje, z handlowej oferty znikają te najbardziej tradycyjne, a zarazem czasochłonne. Sztuka rękodzielnicza przegrywa ze sztuką liczenia, bo nie wszystko się opłaca. Prawa ekonomii są nieubłagane. To właśnie dlatego powoli z rynku znikają te wyroby, które są skomplikowane i czasochłonne. Także koszyki. To koszyczek holenderek. I to jest bardzo trudny koszyk do wykonania. Robią to tylko nieliczne wioski tutaj w naszej okolicy i myślę, że za kilka lat już będzie ciężko znaleźć chałupnika, który potrafi to zrobić, jak wymrą ci starzy wyplatacze. Decyduje o tym cena, ale nie tylko. Małe, chałupnicze firmy specjalizujące się w galanterii wikliniarskiej padają, bo nie są w stanie spełnić wymagań stawianych przez duże sieci handlowe. A to one dominują na rynku i ustanawiają reguły handlowej gry. No to jest standardem, że dostarczamy w ostatniej chwili ogromne ilości, bo to w sumie są ogromne ilości i tylko firma, która posiada zaplecze potężne, zaplecze magazynowe, no i zaplecze finansowe, żeby można było tyle koszy, przez cały rok produkujemy, tyle skupić i sprzedać ich praktycznie w przeciągu 2-3 tygodni. Przed tegorocznymi świętami z tych magazynów ruszyło w Polskę kilkanaście tirów z koszykami, które trafiły bezpośrednio na sklepowe półki. Firma Antoniego Wnuka jest największym w Polsce dostawcą koszy na krajowy rynek i co roku zwiększa sprzedaż. Rośnie także sprzedaż wyrobów wiklinowych w innych firmach, na przykład w firmie Jerzego Bigosa, ale to już nie są koszyki. Rudnickie firmy unikają konkurencji między sobą. Każda stara się mieć inny rynek i inną specjalizację. Tu powstają na przykład maty wiklinowe. Dopasowujemy się do rynku, chcemy sprostać wymogom naszych klientów. Po prostu klienci chcą różne produkty, między innymi i maty, więc dlatego kupiliśmy nową maszynę i produkujemy maty wiklinowe. Do czego one służą? No, do ogrodzeń. Specjalizacja, koncentracja, zróżnicowanie rynków i produkcji to terminy obrazujące współczesne procesy gospodarcze. Trafiły one także do branży wikliniarskiej. Dzięki temu wikliniarze z Rudnika wygrywają konkurencję na zagranicznych rynkach, a kilkanaście tysięcy rodzin z Rudnika ciągle ma dodatkowe źródło dochodów. A teraz pacjenci kontra wójt, a dokładnie pacjenci publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Borowie nie chcą pogodzić się z tym, że wójt zwolnił kierowniczkę przychodni, a jednocześnie lekarza pediatrę. Wójt zarzuca lekarce, że po godzinach bez jego zgody dyżurowała w mieleckim szpitalu. Jeśli pani doktor nie będzie leczyć tutaj, to jak Bóg mi miły, ja polegnę, ale wójt też. Ja mam syna niepełnosprawnego na wózku. Niestety, 24 godziny na dobę przy takiej osobie mającej objawy padaczki, biorącej leki, ratującej mu życie. Czy lekarz, kiedy pani wzywa, po godzinach pracy przyjeżdża? Przyjeżdża. Odmówiła kiedykolwiek? Nie. A kogo pani wzywa? To znaczy pani doktor Zakręcką. Placówka powstała 15 lat temu w dwóch budynkach po starych ośrodkach zdrowia, w Górkach i w Borowej. Fundusz założycielski stanowił też działki i sprzęt medyczny. Majątku nie przekazano aktem notarialnym, lecz go użyczono.
Żeby się tutaj przeprowadzić, musieliśmy dużo pracy włożyć, dlatego że budynki były oddane w stanie niekompletnym do użytku. Dlatego pracownicy i lekarz sprzątali pomieszczenia, malowali ściany. Pomagali też mieszkańcy, którzy za darmo docieplali ściany, piętra i dach. Dzięki temu uruchomiono tu podstację pogotowia ratunkowego. Przychodnia jest wspólna i korzystamy z usług tej przychodni przede wszystkim, prawda? Wszyscy. W 2005 roku ku zaskoczeniu pracowników z majątku ZOZ-u wydzielono budynek w Górkach, gdzie powstał niepubliczny ośrodek zdrowia. Poczuliśmy się oszukani przez wójta Roberta Rudzkiego i podmiot tworzący. I ja do końca nie mogłam uwierzyć, że tak można było z nami zrobić. W Górkach zostało wyposażenie o zwrot, którego kierowniczka upominała się w gminie przez 4 lata, tak jak o przekazanie budynku i sprzętu borowej w formie aktu notarialnego na próżno. Ustawa przewidywała dwa sposoby przekazania funduszu. Poprzez akt notarialny bądź poprzez użyczenie i w tym czasie zdecydowano się przekazać fundusz w formie użyczenia. Niedawno kierowniczka placówki dostała wypowiedzenie, mając własną firmę. W wolnym czasie dyżurowała w 2014 roku w Mieleckim Szpitalu. Wprawdzie miała zgodę radnych, ale nie wójta. Na dodatek jego zdaniem bardziej angażuje się w sprawy majątkowe zakładu niż w opiekę nad pacjentami. Zmieniamy temat. Rośnie wartość rynkowa siatkarza z Sekoresowi. W końcu to druga drużyna Europy. To także jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek Podkarpacia. I to właśnie siatkarze mają nadal promować nasz region. Zarząd województwa podpisał dziś umowę z klubem AS Sekoresowia. Na pewno jest to z punktu widzenia i Podkarpacia, Urzędu Marszałkowskiego i z punktu widzenia naszego klubu. To jest bardzo dobra umowa, dzięki której współpraca układa się bardzo dobrze, dzięki której będzie jedna i druga strona będzie miała z tego korzyści, więc myślę, że jest to bardzo fajny element takiej współpracy. Ja myślę, że to nie tylko te wyniki sportowe ostatnio wpływają na tę umowę, ale w przeciągu już chyba 7 lat mamy kolejne medale Mistrzostw Polski, więc zespół nasz jest powiedzmy w tej czołówce polskiej już od wielu, wielu lat i myślę, że takie umowy to tylko potwierdzają, że klub idzie w dobrym kierunku. Na pewno ta promocja jest bardzo skuteczna. My chcąc ściągać tutaj na Podkarpacie turystów, rozwijać nasze lotnisko i tak dalej, no, też powinniśmy podejmować takie działania pozytywne, promocyjne. Ta działalność Resowi Rzeszów, ich sukcesy, wyniki do tego się przyczyniają. A od dziś Radio Rzeszów rozpoczęło nadawanie programu w cyfrowym systemie DAB+. To dodatkowy nowy rodzaj emisji uzupełniający zwykłe nadajniki FM. To zmiana podobna do tej, którą niedawno przeprowadziła Telewizja Rzeszów, a nowy sygnał jest emitowany z nadajników w Rzeszowie i na Suchej Górze na częstotliwości 216,9 MHz. Teraz proekologiczna akcja w Nowym Żmigrodzie koło Jasła. Kolejny raz uczniowie miejscowego liceum wspólnie z pracownikami Magórskiego Parku Narodowego ratują masowo rozjeżdżane przez samochody ropuchy szare i żaby. Zdjęcia z akcji pokazujemy Państwu dzięki nagraniom Damiana i Agnieszki Nowaków. Co roku właśnie o tej porze ropuchy i żaby próbują pokonać ruchliwą drogę wojewódzką, która leży na trasie ich godowych wędrówek. Aby im pomóc, wzdłuż drogi na długości około 600 metrów wkopywane są specjalne siatki zatrzymujące płazy, które wpadają do specjalnych pojemników, a rano są przenoszone na drugą stronę, gdzie już bezpiecznie mogą kontynuować swoją wędrówkę. To sposób na ochronę tych gatunków. Ropuchy są bardzo pożyteczne, bytując w pobliżu siedlisk ludzkich, zjadają bardzo dużo m.in. ślimaków i gąsienic, przez co pomagają m.in. rolnikom i sadownikom. Tegoroczna akcja trwa od 24 marca. Dzięki niej do tej pory przeniesiono już 1200 ropuch i żab. Od kilku dni pogoda sprzyja żabim godom, a to oznacza migrację płazów. Zatem, uwaga kierowcy, utrudnienia na drogach. Trzeba się liczyć z ograniczeniem prędkości, a miejscami nawet objazdami. Oto szczegóły. Dotyczy to m.in. dróg wojewódzkich na odcinku Naklik-Leżajsk między Kuźminą a Krościenkiem, na odcinku Nowy Lubliniec-Żuków, na trasie Nowy Żmigród-Dukla i Choczew-Czarna.
Właśnie w tych miejscach, ale też na ponad 20 odcinkach dróg gminnych w różnych częściach województwa możemy spodziewać się okresowych ograniczeń prędkości do 20 km na godzinę, a nawet zamknięcia i wyznaczenia objazdów. Policja apeluje oczywiście o ostrożną jazdę. W Przemyślu oficjalnie otwarto dziś podziemną trasę turystyczną. Można będzie zobaczyć kilkusetletnie piwnice, ale najciekawszy jest jednak pochodzący z XVII wieku fragment kolektora, który odprowadzał wodę z rynku. Kanał pochodzi z połowy XVII wieku, ale prawdopodobnie był w tym miejscu już w średniowieczu. Został wykonany z różnej wielkości kamieni połączonych naturalną zaprawą. Przez wieki właśnie tędy do Sanu płynęła deszczówka z całego, położonego na wzgórzach Przemyśla. Co ciekawe, kolektor bez większych poprawek służył aż do początku lat 80. ubiegłego wieku. To jest jedna taka rzecz, jak wiem, która się w Polsce zachowała. Zachowała się tylko w Przemyślu, bo miasta typu Kraków i inne większe metropolie ze średniowiecza zniszczyły tego typu narzędzia, tego typu konstrukcje inżynierii sanitarnej. Prace przy zabezpieczeniu kanału i udostępnieniu go zwiedzającym trwały ponad 3 lata. Trudne, a przede wszystkim mocno stresowe. Przecież nad nami jest ulica, życie rynku i to trzeba wszystko wziąć pod uwagę przy podejmowanych decyzjach, bo właśnie kłopot był tutaj największy z tym, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Nawet nie w pieniądzach, tylko w decyzjach. Efekt jest imponujący, ale podziemna trasa to nie tylko 100-metrowy odcinek kanału, ale także piwnice pod obecnym budynkiem Urzędu Miasta. Powstał on z połączenia 4 kamienic, pod którymi znajduje się kilka poziomów piwnic, sięgających nawet 10 metrów w głąb ziemi. Kiedyś składowano tu zboże, sól i wino sprowadzane z Węgier. Przypominają o tym te zabytkowe beczki i skrzynie, ale w podziemiach był kiedyś także areszt. Do dziś zachowały się m.in. drzwi do cel. Podziemia jakieś dodatkowo są takim czymś tajemniczym, co przyciąga turystów, ale także myślę samych mieszkańców, którzy znają historię tą z powierzchni, tą podziemną mniej. Władze Przemyśla i konserwatorzy chcą w kolejnych latach rozbudować podziemną trasę. Przede wszystkim udostępnić zwiedzającym kolejne odcinki dawnego wodnego kanału. Wiadomo bowiem, że ma długość 600 metrów i prowadzi aż do łacińskiej katedry. Przemyski rynek wczoraj wieczorem zamienił się w Jerozolimę czasów Jezusa. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Korytnikach przedstawili misterium męki pańskiej. Dla niepełnosprawnych było to coś więcej niż inscenizacja. Sami dźwigają krzyż choroby, cierpienia. Czterdzieści pięć osób niepełnosprawnych ubrało historyczne szaty i zamieniło się w postacie biblijne. Cały Wielki Post poświęcili na naukę pieśni, tekstów i odtwarzanie ról. Niełatwych, tragicznych, przygniatających. Mogą oni się przenieść do czasów, kiedy żył Jezus Chrystus, który był również biednym człowiekiem. I w ich przypadku mogą przedstawić po prostu samych siebie. Osoby, które też cierpią. Każda z ról była dla niepełnosprawnych prawdziwym, szczerym przeżyciem. Misterium jest bardzo dla mnie ważnym. Ocieram twarz Jezusowi. Miesiąc czasu przygotowywaliśmy się na misterium męki pańskiej i bardzo to strasznie przeżywamy. To jest takie przeżycie dla nas wszystkich, dla osób niepełnosprawnych. Misterium z udziałem tych szczególnych aktorów oglądały tłumy Przemyślan. Wiele osób przyszło z własnymi krzyżami, by włączyć się w tę niezwykłą drogę krzyżową. Niezwykłe widowisko w niezwykłym czasie. Wielki szacunek dla organizatorów, którzy przygotowali to wielkie widowisko. Coś wspaniałego. Jestem przeszczęśliwa, że w ogóle przyszłam. Coś takiego zobaczyć to jest naprawdę po prostu wielki szacunek i wielkie podziękowania dla tych ludzi. Misterium Męki Pańskiej niepełnosprawni z Korytnik przygotowują już kolejny raz i zawsze pozostawiają te same wrażenia – bólu, kruchości życia, bezsilności i próby stawiania czoła cierpieniu, którego wymiar tak często przerasta człowieka. Dziś w Rzeszowie noc konfesjonałów, czyli szansa na spowiedź dla zapracowanych i zabieganych. 70 kapłanów w trzech kościołach, a dokładnie
Chrystusa Króla na ulicy Księdza Jałowego, Matki Bożej Saletyńskiej na Dąbrowskiego i podwyższenia krzyża na Krakowskiej. Nocna spowiedź od 21 do 6 rano. A na koniec poezja. Podkarpacie to gleba, która wydała znakomitych twórców literatury. Tak arabski poeta Hatif Janabi skomentował rzeszowski wieczór poetycki. Mieliśmy i wciąż mamy wiele powodów do dumy. Na Podkarpaciu nie brakuje także prawdziwych miłośników literatury. Julian Przyboś, jeden z najbardziej znanych poetów dwudziestolecia międzywojennego, urodzony w Gwoźnicy pod Strzyżowem. Eugeniusz Tkaczy-Szyndycki, laureat literackiej nagrody Nike, urodzony w Wólce Krowickiej koło Lubaczowa. Zbigniew Domino, urodzony w Kielnarowej koło Rzeszowa, autor słynnej Syberiady Polskiej, na podstawie której Janusz Zaorski stworzył w 2011 roku głośny film o tym samym tytule. To jedynie kilku twórców, którzy rozsławili Podkarpacie nie tylko w Polsce. Okazuje się, że nasz region staje się ważny także dla innych pisarzy. W 2012 roku Olga Tokarczuk świętowała w Rzeszowie swój podwójny jubileusz, 50. urodzin oraz 20-lecia pracy twórczej, a w maju Andrzej Stasiuk przyjechał do stolicy Podkarpacie na pierwszą konferencję naukową poświęconą jego twórczości. Wczoraj także było wyjątkowo, bo rzeszowski rynek po raz pierwszy odwiedzili najpopularniejsi poeci arabscy. Wszystkie te spotkania pokazują jedno, Rzeszów ma wielu wielbicieli słowa pisanego. Ja staram się tutaj łączyć spotkania z pisarzami wybitnymi i młodymi, którzy zaczynają. Był wybitny prozaik, niestety już nie żyjący, Marek Nowakowski. Ale są i momenty, kiedy można poznać literaturę innych krajów. Wczorajsi goście poza prezentacją swoich wierszy mówili też o tym, że poezja jest dla Arabów czymś wyjątkowym. Arabowie nazywają swoją poezją divan, nawet Tomek poezję nazywa divan. A divan też jak po polsku brzmi nie tylko divan, tylko kancelaria. Podkreślali też, że Rzeszów to miejsce, gdzie urodziło się wielu wybitnych twórców. Naprawdę to jest gleba, która wydała i artystów, pisarzy, poetów i nie tylko, i ostatnich biznesmenów. W Rzeszowie w najbliższych miesiącach zaplanowano spotkania m.in. z popularnym pisarzem Stefanem Chwinem, a także z poetą i wokalistą Świetlików Marcinem Świetlickim. Czasem słońce, czasem deszcz. Dla jednych to tylko tytuł filmu, a dla innych, dodając opady śniegu, to pogoda, jaką mamy za oknem. Za chwilę prognoza pogody dla Podkarpacia. To wszystko w aktualnościach. Życzę spokojnego wieczoru.